tym roku będzie przyznanych 22 laury srebrne, 13 laurów złotych i 4 laury platynowe. A ponadto, jak co roku, zostanie przyznana nagroda specjalna Orzeł Księcia Jana Dobrego, którego laureatem w tym roku będzie pan profesor Marek Masnek. Ten rok 2023 był rokiem nie najłatwiejszym dla przedsiębiorców, można to powiedzieć, to delikatnie rzecz ujmując. Generalnie przedsiębiorcy spotykali się z różnymi barierami, zarówno tymi gospodarczymi, związane także z pandemią, z wojną, z polityką. Te wszystkie czynniki wpływały niestety w niektórych branżach druzgocąco po prostu na te branże, ale myślę, że polscy przedsiębiorcy są na tyle mocni, że są w stanie wyjść z tych opresji obronną ręką. Co braliśmy pod uwagę, jeżeli chodzi o laurę umiejętności i kompetencji? No to właśnie te kompetencje przede wszystkim, te umiejętności, które pozwalają przetrwać przede wszystkim pozwalają na to, żeby podnosić te firmy i te instytucje na najwyższy poziom. Zawsze tak jak się odnoszę w takim momencie, to mam wrażenie, że kolejny rok ma być lepszy. Niekoniecznie tak jest, ale może tym razem trafię i ten rok, który właśnie trwa, będzie lepszy, czego wszystkim życzę. Natomiast rzeczywiście czasy są niespokojne w ogóle z różnych powodów i ten trwający konflikt i dziesiątki innych wydarzeń sprawiają, że nie jest łatwo osiągać sukcesy, osiągnąć zamierzone cele. Tym bardziej się cieszę, że nam w zeszłym roku w Opolu udało się tak wiele osiągnąć. Zrealizowaliśmy to, co zamierzaliśmy, nawet więcej, całą grupą ludzi. Mieszkańcy też to czują, bo w wielu rozmowach z nami o tym mówią, cieszą się z tego, więc oby tak dalej, oby jak najlepiej. Ten sukces, to osiąganie celów nie mieści się tylko w jednej dziedzinie, ale i kultura, i biznes, i działania, które podejmuje miasto inwestycyjne, to wszystko jest doceniane, i nasze jednostki miejskie, czy spółki, więc bardzo nam miło z tego powodu. Znaczy, że cała drużyna jest dobra, nie trzeba zmieniać i trenera, i zawodnika, kapitana, i poszczególnych zawodników. Każdy rok jest dla nas wyzwaniem, nowym wyzwaniem, cały czas rozwijamy się, dużo inwestujemy w nowe źródła energii, coraz mniej emisyjne, mając na uwadze oczywiście środowisko. Trudny rok na pewno, ale sprostaliśmy jemu. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy powtarzać sukcesy inwestycyjne, które w grupie ECO miały miejsce w 2023 roku, ale nie tylko, bo i wcześniej. Mamy plany, mamy świetną załogę, która nas tym wszystkim wspomaga. Jesteśmy skazani na sukces. Od kilku lat nie jesteśmy już tylko i wyłącznie firmą ciepłowniczą. Staliśmy się, można powiedzieć, produkcją energii elektrycznej, czyli można powiedzieć, że jesteśmy już koncernem energetycznym. Coraz więcej waży u nas produkcja energii elektrycznej. W naszym portfolio zajmuje już dużo miejsca. Ciepło oczywiście też, ale ten kierunek obrany lata temu i dynamicznie rozwijany w tych latach, miejmy nadzieję, że w następnych przysporzy tylko i wyłącznie radości wszystkim pracownikom, akcjonariuszom, no i naszym klientom. Myślę, że cała tajemnica tkwi w ludziach i w tych, którzy do nas przychodzą i tych, którzy w MDK-u pracują. Mam to szczęście, że od samego początku pracuję z artystami, z ludźmi pełnymi pomysłu, z ludźmi oddanymi swojej pracy i z ludźmi, którzy to miejsce traktują jak swój drugi dom. To ich inspiruje, to wzbogaca, to powoduje, że są kreatywni w pracy. No i oczywiście kontakty z innymi placówkami tego typu, kontakty z teatrami, kontakty z ludźmi kultury, z ludźmi, którzy tworzą. To sprawia, że nie stoimy w miejscu, tylko cały czas poszukujemy. Musimy cały czas nadążać za tym, co się dzieje wokół nas, ale nie zgubić tego, co jest najwartościowsze. Właśnie edukacja przez sztukę, przez kulturę, wzbudzanie w dzieciach zachwytu, no i tej twórczej pasji. W kontekście oczywiście tych ostatnich lat, kiedy wiemy, jakie przeobrażenia nastąpiły też na rynku budownictwa, chciałoby się zapytać, co by było, gdyby w Opolu nie było TBS-u, panie prezesie? To znaczy, na pewno TBS wypełnia znaczącą lukę w najmie mieszkaniowym. Nie widać jakichś innych, nazwijmy to, alternatyw w tym zakresie. Branża, że tak powiem, prywatna nie za bardzo się garnie w tym kierunku. My zapewniamy tą lukę, miasto bardzo prężnie nas wspiera. Zresztą wspólnie realizujemy pewne koncepcje mieszkaniowe i chyba jesteśmy, wydaje mi się, plasujemy się w gronie liderów
w kraju, jeśli chodzi o ilość mieszkań oddawanych do użytku dla mieszkańców naszego miasta. To jest kolejny rok wytężonej pracy. Nie dajemy sobie chwili odpoczynku, wytchnienia. Po udanym, że tak powiem, zakończeniu inwestycji w Opolu Winowie szykujemy już następny. Jesteśmy w tej chwili w fazie przetargu w łonie wykonawcy. Myślę, że uda się nam znaleźć chętnego do wykonania za pieniądze, które na to przeznaczyliśmy i praktycznie będziemy gotowi oddać kolejnych 139 mieszkań.